Hej, witajcie w godzinie 3. Dzisiaj zaczynam nową misję. Idź do szałwi rozmarynną, czyli burdello bum bum. To idziemy. Gdzie tu jest wyjście? Tam. Mistrzu, nie wspomógłbyś dobrych ludzi, brakuje nam do kufarka. No bo my tu koledzy po fachu. Wy się, mistrzu, wyźmi, nie? A my obaj rzeźnicy. Wy szlachtujecie i my szlachtujemy. Tylko wieźminom płacą więcej, bo tej wioski całe się zrzucają i możni grosza nie szczędzą. Najwyraźniej trafiałem na złych możnych i niewłaściwe wioski. No nie daj się prosić, mistrzu! Wszak wiedźmini pomagają ludziom w potrzebie. Gdy poziom umiejętności sugestie wypić do... art. Bardziej wam pomogę, jeśli nic wam nie dam. Przepuśćcie mnie. No, mistrzu! Wy lepiej ważcie słowa. To, żeśmy po jednym fachu, jeszcze nie znaczy, że wam wszystko wolno. Ty, cicha! Biedy nam napytasz, przecież to wiedźmy. Zejdźcie mi z drogi. A nie zejdziemy. Ja zejdę. A mnie nikt rozkazy wam nie będzie. Wiedźmina też Moresu mogę nauczyć. To twój zły dzień. Oś ty kur... Wystarczy, mistrzu! Już bym zrozumiał. Idźcie do domu, nic tu po was. Shit. O, mam na fula. Możemy to zrobić tutaj, ale... Patrzcie, patrzcie! Ej, uważaj! Poratujcie, Kory jest na zabity. A niech cię gęś kopnie! Ze strachu taki blady jesteś? Skaranie boskie z tymi dzieciakami. Dość mi tych nazw. A! Szabia dupa! Dobry żart, że też cię straż do miasta wpuściło. No to tutaj. Wiele rzeczy można się dowiedzieć. Jak się ma w ręce parę cęgów, bądź rozgrzane szczypce. Zamknięte.
Żebym was tu więcej nie widział! Myśmy tylko chcieli... Następnym razem nogi z dupy, bo wyrywam i wsadzę w żyć, aż wam gębą wyjdą! Geralt! Jak zawsze w porę! Zoltan, jak zwykle z butem na czyjejś życi. Co to za jedni? Lokalny folklor. Chwilę mnie nie było i patrz ich. Zadomowili się tu jak u siebie. Dobra, czas na wiosenne porządki. Trzeba ich stąd wykurzyć. Przyłączysz się? Wedle życzenia. Nie właśnie mu pod miej! Teraz! Siakrę. No to się wjebałeś! Zadam ten dobry czas, co? Tak, to mi jakbyśmy nie wyjeżdżali z węgla. Dalej, kurwa! Chodu! No, sprawnie nam poszło. Teraz to możemy przywitać się, jak bogowie kazali. 100 lat cię nie widziałem, druku. Witaj, Zoltan. Dobrze wyglądasz. Ano, trenowałem ostatnio. Przez tę wojnę mahakamskiego trójniaka nie uświadczysz, ale redańskie jasne doskonale go zastępuje. Tyś za to trochę zmarniał. Trapi cię coś? Chodzi o Ciri. Wiem, że była w Nowigradzie. Może nawet dalej jest. Znaczy, że wróciła? A to dopiero. Ciekawe, czy bym ją teraz w ogóle poznał. Ile to już lat? 6, 7? Ale co ona tu właściwie robi? Prawdopodobnie się ukrywa. Może być w niebezpieczeństwie. Śniła ci się? Kilka razy. Ona i Dziki Gon. Niedobrze. Nie za bardzo, ale za to wiem, że kontaktowała się z Jaskrem. No to mamy problem. A gdzie jest Jaskier? Ha! Sam bym chciał wiedzieć. Może by mi wyjaśnił, co tu się u diabła wyprawia. Wróciłem przed chwilą, sam widziałeś. Myślałem, że czeka na mnie gorący udziec i zimne piwo, a tu dupa. Jaskra nie ma, wszędzie bajzel, lokal zajęty przez włóczęgów, pojęcia nie mam, co się stało. Rozejrzyjmy się. Może trafimy na coś, co nas na niego naprowadzi. Dobra myśl. Proponuję zacząć od parteru. Lubił tam siedzieć i pisać. Okej. Okay. Tu coś się świeci. Oho, list od wdzięcznej muzy. 10 beczek wytrawnego z Tusą, 5 skrzynek sodeńskiego trójniaka. Nic ciekawego. Nie, właśnie tego szukamy. To jego terminarz. Tak, Jaskier i terminarz. Bardzo śmieszne. Obaj dobrze go znamy. Nawet jeśli coś tu notował, to pewnie po swojemu. I tylko on umie się rozeznać w tym chaosie. Poczekaj, może nie będzie tak źle. Razem z tym zacnym przybytkiem spadły na niego nowe obowiązki, w tym buchalteria. Notował też terminy spotkań, oficjalnych i prywatnych. Z kim się ostatnio widywał? O, jest. Wygląda na to, że ostatnio widywał się tylko z dziewczynami. Niezły pomysł. Jaskier ma długi język. Może wypaplał którejś ze swoich przyjaciółek coś, co nas na niego naprowadzi. No właśnie na to liczę.
No dobra. Musimy się jakoś podzielić. A niech będzie tak. Przepytam dziewczyny z mojej kartki, a ty ze swojej. Zgoda? Zoltan, zaczekaj. To jest wierszem. A czym ma być? Przecież to notatnik Jaskra. Wspaniale. No dobra, widzimy się tu za jakiś czas. Wymienimy się informacjami. Ja tu jeszcze trochę ogarnę, zanim pójdę. Nie chcę zostawiać takiego syfu. A ty? Dobrze by było, żebyś przeczytał ten notatnik. Jakby co, jestem obok. Rosowa Atre. Jaka różnica, to nie w co Moli. Ona by chciała tylko na jedwabiach, ale nie trzeba i się nie się nada. Bla bla bla. Co tu jeszcze robisz? Szukasz czegoś? A sprawdzam, czy nic nie zginęło. Cholera wie, czy czegoś nie wynieśli i nie sprzedali. W sumie dobrze się składa. Chciałem ci jeszcze o coś zapytać. Ona by chciała tylko na jedwabiach, ale gdy trzeba, i się nikt się nada. Molly sprząta w willi baronowej Lavalette. Miał w zasięgu baronową, a poprzestał na pokojówce? Wiesz, Jaskier nie szereguje ludzi ze względu na pochodzenie. W łóżku wszyscy są równi. No tak, poza tym dobry poeta to dobry obserwator życia, a taki musi badać świat z różnych perspektyw. Gdybym go nie znał, pomyślałbym, że jest zazdrosny o Marabelle. Ech, to chyba nie to. To jego dawna uczennica, trochę mi o niej opowiadał. Chyba nie chcę tego słuchać. I słusznie, bo w którymś momencie zaczęło się robić między nimi dziwnie. To znaczy? No, kazała mu się przebierać, mówiła do niego Christiana, siebie nazywała Anastazją. Rzeczywiście, galopująca perwersja. Żebyś wiedział. Raz mu powiedziała, że jest jej ogierem, a ten to oczywiście wziął za komplement. Ale jak wyjęła z szafki wędzidło i lejce, to zwiał przez okno. Vespula, coś mi mówi to imię. Czy to nie ona kiedyś wyrzuciła przez okno jego gacie? Ona. I darła się na pół Nowigradu, że jest łajzą i zachrypniętym bażantem? Ona. I rzucała za nim doniczkami? Cóż, stara miłość nie rdzewieje. Jak róża tonie w pąsach, tak cudna roza wiecznie w dąsach. Dworskich manier uczyć się miała, miast tego jeno karłem machała. Karłem? No, no. Nie podejrzewałem go o taką skromność. Karzeł to gwychyr rozy Far Atre. Dobra nazwa, co? Dobra. Far Atre? Jej ojciec nie jest przypadkiem nilfgaardzkim ambasadorem? Jest. Znasz go? To za dużo powiedziane. Zamieniłem z nim dwa słowa na zamku w Wyzimie. No. To masz mniej więcej jasność, co to za jegomość. Zatrudnił Jaskra, żeby uczył jego córki sztuki retoryki, ale ponoć mała Roza bardziej upodobała sobie szermierkę. Nie wierzę. Zamieniła światowej sławy barda na zwykłego fechmistrza? Podobno nie jednego. Co chwilę słyszę, że jej kolejni nauczyciele rezygnują, bo spuściła im manto. Teraz podobno jej ojciec znowu szuka kogoś nowego. Postać niezwykła, co naturę ma zmienną. Kto spojrzy w jej oczy, dostrzeże nie jedno. Wyczuwam jakąś większą fascynację. No, nie przepadam za elfkami, ale to jest wyjątek. Sama Francesca Findaber byłaby o nią zazdrosna. To może jednak sam do niej pójdziesz? Nie, lepiej ty to zrób. Czemu? Widzisz, elfia uroda jest jak młode wino z Beauclair. A ja jednak wolę czystą wódkę.
No to chyba wiem to, co chciałem wiedzieć. Dzięki za pomoc. No coś o gadaniu. Dobra, idziemy gadać z laskami. Czekajcie, mam jeden punkt doświadczenia. 12 poziom. Właściwie to nie wiem, za co dostałem 450 punktów. Art może? Przed chwilą było. Jordan Igni, Queen, Art. Nie, to nie był art. Znak, sugestia, znak aks. Aj, to trzeba przekładać. O kurczę, odblokował mi się drugi poziom. Nice. O, mam tu slot jeden. Git, git. Mikstury. No idź. Pan Junior twierdzi, że umarł. Wszystko oddam z procentem, tylko dajcie mi tydzień. Pan Junior nie jest bankier, tylko uczciwy człowiek. Płacisz w terminie, masz ochronę. Nie płacisz! Pomocy! I czego się drzesz, głupia? Co, rycerz na białym koniu się uratuje? Znowu brawie. Pięści. Nie mieszaj się, siwy, nie twoja sprawa. Won mi stąd. Won mi stąd, ale już. Słuchaj no, może masz dwa miecze, ale nas jest czterech. Tak, czterech, żeby ściągnąć haracz z jednej praczki. Chyba nie mam się czego bać. Nie byłbym taki pewien. Trzymajcie się w kupie! Razem! Bić skurwysyna! Jasny chuj! Wszystko we krwi. Wszystko. Tyle roboty i na nic. Nie ma za co. Naprawdę. Przepraszam. Nie zrozum mnie źle. Jestem wdzięczna, ale... dorobek życia. Wszystko przepadło. Spokojnie. Spierze się. Pewnie, że się spierze. Trzeba tylko je w białym occie namoczyć. Ale nie o to chodzi. Junior mi nie wybaczy. Albo sama zwinę interes, albo puszczą mi go z dymem. Przepraszam, nie zdawałem sobie sprawy. Taki już los kobiety. Mężczyźni balują, a nam się obrywa. No nic. Przeniosę się do Oxenfurtu. I profesory muszą gdzieś prać kalesony.
Nie wiem, czy mnie pamiętasz, ale kiedyś już się spotkaliśmy. Nie. A, czekaj, czekaj, poznaję. Ty jesteś ten wiedźmin, co go prawie trafiłam doniczką, jak... no... Jak wyprowadzałaś Jaskra przez balkon. Właśnie w jego sprawie przychodzę. Wiesz, gdzie się podziewa? Pewnie łajdaczy się gdzieś, bażant zachrypnięty łajza kłamliwa. Oho, chyba cię czymś podpadł. Ten, co zawsze buchaj od siedmiu boleści. Wrócił do mnie, mówił, że teraz to już do grobowej deski, co? Nakryłam go w przystani, jak łaził pod rękę z jakąś wywłoką. Tego już było za dużo. Wpierw wypytywał mnie o koleżanki z pralni przy łaźniach. Potem to... a, wywaliłam go na zbity pysk. Jaskier pytał o twoje koleżanki z pralni? Nawet jak na niego to nie jest zbyt subtelne. Może lubi dziewczynę w mydlinach? Może. Ale o co dokładnie cię pytał? No ogólnie, jak tam jest w tych łaźniach. Czy mam tam jakieś znajome, jakie są godziny pracy? Nie wiem, może chciał którąś zatrudnić w swojej karczmie, a ja się niepotrzebnie zirytowałam. Ta dziewczyna z przystani. Co to była za jedna? Mówił, że siostrzenica z Kowiru. Ta, prędzej z Kurwiru. Gorset miała tak ściśnięty, że o małe jej gały na wierzchnię wyszły. Jemu zresztą też, mówię ci, artystka jakaś albo dziwka. Zresztą one po jednych pieniądzach. Dzięki za pomoc. Słuchaj, jak już znajdę Jaskra, pozdrowić go od ciebie? Nie, znaczy tak, tylko powiedz, że jest matą, ale mógłby czasem zajść. Jeszcze pozbieramy fanty. Kurczę, muszę to posprzedawać już znów. Do przeładowania. Zapraszam. Jestem przyjacielem Jaskra. Szukam Elihal. No to znalazłeś. Czym mogę służyć? Coś trzeba skrócić? Spodnie załatać? Skarpetki zacerować? Ty jesteś Elihal? No, co tak rozdziawiasz gębę? Myślałem, że Elihal jest przyjaciółką Jaskra. A, o to chodzi. Zaczekaj tutaj. Teraz lepiej? Czyli ty jesteś... Elihal. Czy ty i Jaskier, znaczy jak się poznaliście? Spotkałem go kiedyś w karczmie. Był nawalony jak szpadel. Nie, chyba nie chcę wiedzieć, co było dalej. Nie przesadzaj, nie był aż tak pijany, żeby się nie zorientować. Zresztą mężczyźni mnie nie interesują i od razu mu to powiedziałem. Na szczęście Jaskier ma otwarty umysł. Spędziliśmy miły wieczór, a od tamtej pory jest moim wiernym klientem. Jaskier bywał w twojej szwalni? Kilka razy namawiałem go na porządny dublet. Niestety najczęściej przychodził z guzikiem do przyszycia albo dziurą do zacerowania. Kiedy widziałeś go ostatnio? Jakiś czas temu. Przyszedł z jakimś kubrakiem z Oltana i upierał się, żeby doszyć tam jeszcze jedną kieszeń. Było to trochę dziwne i miałem wrażenie, że przyszedł raczej dlatego, że chciał pogadać. O czym rozmawialiście z Jaskrem? Pytał cię o coś szczególnego?
Niech pomyślę. To była taka zwykła pogawędka. Chociaż rzeczywiście wypytywał ciągle o Kalksztajna. Gdyby nie to, że wyjaśniliśmy sobie z Jaskrem wszystko na początku, pomyślałbym, że coś go łączy z tym alchemikiem, bo zachowywał się jak stęskniony kochanek. Koniecznie chciał się z nim spotkać. Kalksztajn jest w Nowigradzie? Też chętnie bym się z nim zobaczył. Niestety spóźniłeś się. Niedawno dopadli go łowcy czarownic. Spłonął na głównym placu. Ale nim zginął, działo się. Po stosie zaczęły się ganiać ogniste zwierzęta, które potem wybuchły, wzleciały w górę i utworzyły na niebie napis. Naprawdę? Jaki? Radowid to stara kurwa. Wiem, że to nie moja sprawa, ale dlaczego właściwie? Dlaczego się przebieram? Cóż, kiedy byłem mały, marzyłem, że jak dorosnę, zostanę doplerem. Ale zostałem krawcem. I wtedy odkryłem, że dzięki strojom ludzie też mogą dać wyraz bogactwu swojej osobowości. Mogę jednego dnia być redańską hrabianką, a następnego oprychem z doków. To prawdziwa wolność. Aha. A ty nigdy nie chciałeś stać się choć na chwilę kimś innym? To chyba strasznie nudne ciągle być wiedźminem. Mnie się jeszcze nie znudziło. Dzięki za pomoc. Miło było poznać. Polecam się. Gdybyś kiedyś potrzebował nowych spodni albo kamizeli, wiesz, gdzie mnie szukać. ...135, ale eks, wali, kurde. Dobra. Molly. To trzeba ryzykować, a nie się kurwa jebać. Uważaj, prostaku. Oj, przepraszam. Mieć milion i nie mieć miliona to w sumie dwa miliony. Ale jak rano moja Greta przyniosła wieści z targu, że w jednym domu coś ludzi mordzi. To willa baronowej Lavalette? A co się to obchodzi? Pani nie zadaje się z byle kim. Za wysokie progi, wiem. Dlatego przeszedłem do jej pokojówki, Molly. Nie zawracaj głowy. Baronowa właśnie wyjeżdża. Zejdź z drogi. Geralt z Rivii pod moim domem. To nie może być przypadek. Witaj, baronowo. Witaj, generale. Masz rację, to nie jest przypadek. Nie sposób pomylić się z nikim innym, ale żeby etykiecie stało się zadość, Maria Luisa Lavalette. O, generał cesarskiej armii z Nowiedźmina. A to niespodzianka. Ciekawe. Tak, mieliśmy okazję porozmawiać, kiedy cesarz wezwał mnie do Wyzimy. Czyżbyś podpadł Far Emrejsowi? Nie, wtedy dawno byś nie żył. A więc łączą was jakieś wspólne sprawy. No ale nie będę cię wypytywać na ulicy. Przyjmiesz moją gościnę i powiesz, co cię sprowadza? Szukam dziewczyny o imieniu Molly. Podobno to pracuje. To moja pokojówka. W tej chwili jest u mojej przyjaciółki Patrycji Wegelwood. A może Geralt wybierze się z nami? Spotka Molly na wyścigach. Co o tym sądzisz, Wiedźminie? Masz ochotę zakosztować wielkomiejskich rozrywek? Oh my god. Kwak, pojadę z nimi, co coś czuję, że ta misja będzie nie
kończąca się. Cóż, jeśli jest tam Molly, no to w drogę. Jesteśmy na miejscu. Ach, mój ojciec miał podobną rezydencję w Brugge. Jeździłam tam jako mała dziewczynka. Chodźmy zobaczyć konie. Lubisz konie, Geralt? Chyba tak. Wszystkie nazywam płotka. Ta siwa to Cantarella. Klacz po Kahirze, czempionie z Wole. Siwy to ładny kolor. Również dla koni. Ten kary to mój faworyt, Nemrod, czystej krwi Nilfgaardczyk. Aż dziwne, że ci nie zasalutował, generale. Znasz się na koniach, co? Zna się to mało powiedziane, to prawdziwy ekspert. Konie są dużo bardziej szczere niż ludzie. Ciekaw jestem, jak sobie radzisz w siodle, Wiedźminie. Staram się z niego nie spadać. A co byś powiedział na mały wyścig? Nie po to tu jestem. Wiedźminie, nie pozwalaj się wrócić. Jeśli wygrasz, dostaniesz moje najlepsze siodło. Wykonane w stolicy Nilfgaardu z pięknie wyprawionej skóry. Dawaj, dawaj. Dlaczego nie? Zobaczę, czy jeździsz na koniach równie dobrze, jak się na nich znasz. Dobrze powiedziane. Którego rumaka wybierasz, Wiedźminie? Cintarelle, Nemroda. Pojadę na kasztanowym gromie. Oh my god. Na gromie. Radowit jest w pobliżu. Wezmę kasztanowatego rydańczyka. Może będzie się chciał przypodobać królowi. Nie dosiądę żadnego rumaka, ale postawię na zwycięzcę. Moim zdaniem wygra Nemrod. W takim razie ja dosiądę Cantarelli. Nie ma co zwlekać. Zaczynajmy! Wszyscy gotowi? Tempo, tempo! Jedziemy! Brzmi znów drogi. Uwielbiam ten pęd wichru. Dalej, Wiedźminie! Pokaż, na co cię stać! Nie oszczędzaj rumaka! Na co cię stać? Nie oszczędzaj rumaka. No, ale będziemy przy samą metą mnie pizdnie. Wygrałem, tak? Co za emocje! Piękne zwycięstwo! Dziękuję. Jak na człowieka, dla którego każdy koń to płotka, radzisz sobie w siodle znakomicie. Gratuluję. Należy do ciebie. A teraz czy mógłbym porozmawiać z twoją pokojówką, pani? No tak, Molly, przecież po to tu przyjechałeś. Molly to tamta postawna dziewczyna. Rozmów się z nią, a jak będziesz chciał wracać z nami do Nowigradu, chętnie cię podwieziemy.
Nic nie boli tak jak dobra, życie. Obczaj mi to siodło. Już przyciążony. Wytrzymałość 50. Siedem i pół kilo. 6 kilo. Kurczę, jestem o 3 przeciążony, muszę coś wyrzucić. Chyba pół kilo to. Powinno być good. Gdzie ta laska? A tam jest. Jestem Molly. Podobno chciałeś mnie widzieć, panie. Mów mi, Geralt. Geralt? Ten Geralt, którego Jaskier wyciągnął z tylu opresji? Gdyby nie on, nie byłoby mnie tutaj. Opowiadał mi o waszych przygodach. Jak zagrzewał cię śpiewem do walki, jak okiełznał Kairana grą na lutni. Mówię dosłownie, nie byłoby mnie tu, gdyby nie Jaskier. Przyszedłem o niego zapytać. Wiesz, gdzie się podziewa? Niestety nie mam pojęcia. Nie widzieliśmy się od dawna. Pani baronowa nie pochwala naszej znajomości. Mówi, że Jaskier to leni próżniak. Wyobrażasz sobie? Ale może jego siostra mogłaby ci pomóc? To taka miła dziewczyna. Zdajesz sobie sprawę, że Jaskier nie ma siostry? Ależ ma! Widziałam ją przecież. Zabawne, bo wcale do niego nie podobna. Taka blondynka. Może mają różnych ojców. Matki pewnie też. Może. Ale widać było, że się o nią troszczy. Niósł za nią pakunki i w ogóle... Wiesz, gdzie znajdę tę jego siostrę? Oj nie. Jak spytałam Jaskra, kiedy ją odwiedzimy, to się jakoś speszył i zmienił temat. Pamiętasz swoją ostatnią rozmowę z Jaskrem? Oczywiście. Przyszedł pożyczyć pieniądze na barkę. Słucham? Na co mu była barka? Żeby mnie wziąć na romantyczną przejażdżkę kanałami w świetle księżyca. Powiedział, że będą truskawki, takie wino z bąbelkami, że będzie mi śpiewać arię, ale potem już się nie widzieliśmy. Dziękuję, Molly. Czekaj, zanim pójdziesz, mam taką małą prośbę. Jaskier mówił kiedyś, że pokaże mi swoją kolekcję motyli, ale w końcu tego nie zrobił. A ja tak bardzo chciałabym je zobaczyć. Nie będzie trzeba go długo namawiać. On bardzo lubi pokazywać te swoje motyle wszystkim, jak leci. Och, to świetnie. Dziękuję. I powodzenia w poszukiwaniach. Ale laska głupia. 130 wiecie. Młodzież to ma w głowie film ściół. No. Gdzie 1000 metrów, cool. Co to jest? A to ono, dobra. Opłacało się jechać, kurczę, na ten, na wyścigi z nimi, na wyścigi, siedełko się wygrało. Pogoda się, 18 już jest.
Jeszcze jeden? Ty też wracaj do siebie. Panie, ulituj się nad nami. My nie mamy dokąd wracać. Dla nas tylko Nowigrad albo śmierć. Mam was dosyć. Wynocha stąd, bo każę wziąć was na miecze. Wyglądają na zdesperowanych. Przepuść ich, co ci szkodzi? No skurwa mać! Ile razy będę powtarzać, że mam rozkaz zawracać każdego, kto nie okaże glejtu? Sugestia 2. Król jest daleko, a żołd macie mały. Na pewno jakoś się dogadamy. Znaczy się, chcecie wykupić jednorazową przepustkę? Właśnie tak. A, to zupełnie inna rozmowa. Droga wolna. Dziękujemy. Nie mieliśmy gdzie wracać, a w Nowigradzie czeka na nas nowe życie. Unikajcie dróg, bo znowu wpadniecie na patrol. Drugi raz nie damy się złapać. Będziemy ostrożni jak zając pod miedzą. Ale wyście są ulepieni z innej gliny niż my. Jak ten bohater pochowany w grobowcu pod krzywuchowymi wzgórzami. Jego grobowiec znajduje się w jaskini we wzgórzu, u podnóża którego leży wieś Sztygary. Ludzie powiadają, że skarbów tam co nie miara, więc pewnie znajdziecie coś dla siebie. Proszę bardzo, za dobre uczynki też jest ekstra. Mało, bo mało, no jest. Naprzód! Tablica ogłoszenia. Dalej, Płotka, dalej! Teraz wolno. Kolczugami znowu nie ma żadnej misji. A ty lubisz w mokrych gaciach biegać? Uważaj. Tu patrzcie, dopiero wbiłem 12 poziom, a już mam ponad połowę 13. O! Łaska! Czy będziesz na tyle uprzejmy, by pomóc? Walcie. Nie widzę tej bramy. Przyprowadź swoje dziecko do ochronki Marbella przy szkole. Przepraszam, szukam Marabelli. To ja. Proszę zaczekać na zewnątrz. Prowadzę lekcję. Przepraszam, ale nie mogę czekać. Chodzi o Jaska. Nazywam się Geralt i jestem... Geralt? Wiem, kim jesteś.
Dobrze, jeśli tak bardzo chcesz uczestniczyć w lekcji, zapraszam. Kochani, Szczurołap niestety dostał gorączki, dlatego dziś gościmy Wiedźmina, który opowie wam o swoim zawodzie. Ale... Hurra! Ale fajnie! Chyba nie sprawisz zawodu dzieciom. No, kto chce zadać pierwsze pytanie? Ja! A co to znaczy, że Wiedźmini są chudliwi? Nie powinniście słuchać wszystkiego, co ludzie mówią o... To znaczy, że chodzą wcześniej spać. A, to dlatego mama poszła położyć tamtego Wiedźmina do łóżka. Dzieci, co to ma znaczyć? Następne pytanie. To prawda, że Wiedźmini zabijają królów? Nie, to nieprawda. Ale kłamie. Nie kłamie, Wiedźmini nie kłamią. Mogą kłamać, bo to nie są rycerze. Bo jak trzeba zabić smoka, to wzywa się rycerza. Ale jak jest gdzieś zogulec na śmietnisku, to rycerz nie chce tam iść i wzywa się Wiedźmina. Na dzisiaj koniec. Zabierzcie swoje rzeczy, widzimy się jutro rano. Hurra! Pożegnajcie się z mistrzem Geraltem. Fajnie, że wpadłeś. Tam wolałabym Szczurołapa. Spoko. No to powiedz, z czym przychodzisz? Ładnie mnie wystawiłaś. Wolałbym stado nekkerów niż klasę dziewięciolatków. Szczurołap nie miał obiekcji. A właśnie, wszystko u niego w porządku? Zmarł, prawdopodobnie dżuma dymienicza. Nie chciałam denerwować dzieci. Ale przyszedłeś porozmawiać o Jaskrze. Wiem, że widziałaś się niedawno z Jaskrem. No tak, to było najnudniejsze popołudnie mojego życia. Czytał ci swoje wiersze? Nie, oglądaliśmy Atlas Grzybów. Może. Wiesz co, nawet nie próbuję zgadywać, co mu chodziło po głowie. Interesowały go pleśnie. W momencie, kiedy zdjął rękę z mojego kolana i położył ją na rycinie pędzlaka, zrozumiałam, że nasz związek nie ma przyszłości. Znalazłem u Jaskra wiersz na twój temat. Wynika z niego, że jesteś niezwykle utalentowaną osobą. Tak? Pisał coś o moich wierszach? Zawsze fascynowały mnie konie. I zawsze pragnęłam opiewać piękno tych szlachetnych zwierząt. Widziałeś u Jaskra jakieś próbki? No to tylko wprawki, ale jestem ciekawa, co o nich sądzisz. Nie widziałem. Hajda! Bicz rozwinęła, centkowany kręty, wiśta z bicza trzasnęła i ściągnęła wodze. Ogier był tancerzem między jej udami. Stanął pod nią dęba, po czym zarżał srodze. Niestety nie znam się na poezji. Widywałaś Jaskra po tej przygodzie z grzybami? Nie. Nawet pomyślałam o tym, żeby dać mu jeszcze jedną szansę. W gruncie rzeczy on ma złote serce, tylko potrzeba mu więcej dyscypliny. Ale już nie wrócił, więc pomyślałam sobie, że jak nie, to nie. Dzięki za pomoc. Bywaj. Jeszcze jedna laska. Kurczę, teraz z Wiedźminkami. Za jedną misję... Pewnie poziom nie będzie. Mama mówi, że wszyscy... Oh my god, gdzie ja to idę? Gdzieś tam mam iść. Ja pierdzie. Nie, muszę dołożyć. Tu kanały są, ja pierdzie. Nawigacja też się spierdziła. Chmury, duży deszcz. Nienawidzę królestwa. Dobry szans.
ma tak jak Kiełbie Bełbie, że widły na plecach nosi twoją modę. Aj! Kurwa, gdzie to jest? Dobry szajs. O, ludu. Są jakieś mury po lewej stronie. Są świnie. Tak pięknych okolicznościach przydomnie. Kurwa, nic nie widzę, chyba zmedytuję do rana. Trochę lepiej. Pewnie żeś nie jeden i zawrócił w głowie. Dajcie panie na chleba, panie. To nie tuk. Z akcentem na E. Chleba. Ty, jestem tu, gdzie byłem. Ja pierdzielę. Ja pierdolę, tu jest. Do góry. Pochodzimy po kanałach, a tu było na górze. Nie dotykaj mnie. I co, dopadłeś go? Czego tu? Chcę się zobaczyć z Rozą Far-Atre. O, żebyś ty wiedział, co ja chcę. Panienka Roza nie widuje się z byle kim. Jestem Geralt z Rivii, wiedźmin. Jak się panienka Roza zmieni w strzygę, jej ojciec na pewno po ciebie pośle. Na razie się na to nie zanosi, więc nic tu po tobie. Żegnam. Co za cwaniak. Dziękujemy, wiedźmin. Łachmyta.
Widzicie to, co ja? Dziękujemy. Wiedźmina nie poszukuje. Kurwa, muszę tam jakoś wejść. Wyskoczy. No, ale prawie że. Kurwa, prawie byłem. Dawaj, dawaj. Fanty leżą na dole. Kurwa, jak ja to mam wyjść? Shit! No, to zajebiście. Czuł mój hop spadł. Ty, tam jest jakieś wejście, kurde. Zwolnij. Ja pierdzielę, muszę do bramy zapierdzielać i z powrotem. O my. Znowu mi działa coś, kurde, z tym shiftem galopem. Daję siłę. Dalej, Płotka, dalej! To jest jakaś nowa brama. Dziękujemy. Wiedźmina nie poszukujemy. Co za paś? No kurwa, mógłbyś tam wyskoczyć. Gdzie to było? To wejść tutaj.
siakrę. Tu jest. Powinienem użyć oka. Oko mówisz. Kiego? A to oko to z automatu. Wyśmienity smoczy sam. Ja pierdziele, wyjdę tam na dole. Tak. Tu coś jest. Jabłko. Ja pierdziu. Kurczę, mam już ponad godzinę nagrania, więc chyba będę kończył to. I spróbuję w następnym, chyba że jeszcze raz spróbuję. Szybko. A może z tej strony jakoś? Wyobraź sobie, że wczoraj moja służba przyłapała jakiegoś oberwańca, jak grzebał w śmieciach pod domem. No ale kurczę, jakbym teraz wszedł tam, zacznę gadać. Czemu straż nic z tym nie robi? Jakby do cyrku złapać, ludziom pokazywać. Kapitał można zbić. Za czarodziejami się uganiają. Zostawili nas sami co. Nie spadaj! Ludziom zawsze wiatr potrzebuje. Liścik. Interesujące. No. Ej, to może tutaj. Po całym mieście chodzą słuchy, że lubisz takich jak ja. Nie ma co się opierać, kwiatuszku. Dla ciebie, panno Var... Kim jesteś? Co tu robisz? Odpowiadaj natychmiast, bo wezwę straż! Wybacz, pani, że się zakradam. Jestem Geralt, przyjaciel Barda Jaskra. Geralt z Rivi? Ten słynny wiedźmin z pieśni? Co tu robisz, przybłędo? Jak się tu dostałeś? Nikt nie wchodził od frontu. Klnę się na wielkie słońce, panienko. Nic nie mów. Daj mnie to załatwić. Wasz słowa to... to Fryderyk François de Bergerac. Nowy nauczyciel szermierki, prawda? Prowadź go do sal treningowych. Ja wkrótce dołączę. Ale pani, to wiedźmin. Tak mówił jeszcze przed chwilą pod drzwiami. Kapitanie, czy naprawdę uważasz, że Rosa Faratre będzie trenować z byle gamoniem, który mieni się szermierzem? Otóż ród Faratre zawsze stawiał na najlepszych. Dlatego tatko zatrudnił wiedźmina. Prowadź go do sal treningowych, migiem! Tak jest, panienko.
Dawaj, dawaj, poziom. Nie mam czasu. Mam nadzieję, że wiesz, w co się pakujesz. Ja też. Panienka Roza to kapryśna bestia, a jak dobędzie ostrza nieznanitości. Dość mi tego wszystkiego. Drewniany weź. I uważaj, żeby panienki nie uszkodzić, bo się pan ambasador wpurlić raczy. Za mną. Ty jesteś moim nowym nauczycielem? No, no. Tym razem tatko się postarał. Zaczniemy od drewnianych mieczy. Muszę wiedzieć, ile jesteś wart. Coś czujesz, że łaska w pierwszym mu spuści? Niż ten poprzedni. Właściwie nie jestem instruktorem szermierki. Nie? A kim? I jakim cudem się to dostałeś? Czy ja mam o mamy? Wydawało mi się, że już rozmawialiśmy w ogrodzie. W ogrodzie? A tak, w ogrodzie. To mówiłeś, że po co przyszedłeś? Zanim spytam, muszę powiedzieć, że nieźle władasz mieczem, chociaż przy uniku za bardzo odsłaniasz lewą stronę. Wiem, nie potrafię wyplenić tego nawyku. Liczyłam, że w Nowigradzie tatko znajdzie kogoś, kto mi z tym pomoże. Ale... nie mydlij mi oczu. Sam przyznałeś, że nie przyszedłeś tu, żeby udzielać mi lekcji. Nie ze mną te numery, Geralt. Przyszedłem zapytać o twojego nauczyciela retoryki, Jaskra. Nauczyciela retoryki? Dobre sobie. Retoryki to on miał nas uczyć, ale zamiast tego grał, śpiewał i wyobrażał sobie nie wiadomo co. Ale jednak łączyła ci z nim jakaś relacja. Jeśli relacją nazywasz to, że się za mną uganiał, to i tak nic nas nie łączyło. Moja siostra zabawiła się kosztem nas obojga. No, dość tego gadania. Stawaj, rewanż! Szybki jesteś! No. Na co ci te dwa miecze? Nawet z jednym sobie nie radzisz! Może i nie jesteś instruktorem, ale mógłbyś nim zostać. Udzielisz mi kilku lekcji? Nie sposób odmówić, gdy dama nalega. O czym tak sobie szepczecie, gołąbeczki? Pytałeś o moje rzekome relacje z Jaskrem, prawda?
Oto i sprawczyni całego zamieszania. Edna Faratre, największa mąciwoda na południe od Jarugi. Zaraz, to z tobą rozmawiałem w ogrodzie? Oczywiście, że ze mną. A co, Roza postanowiła sobie z ciebie zażartować? Nie gniewaj się. Bawimy się tak od dzieciństwa. Zawsze wszyscy nas mylili. Możecie mi łaskawie wyjaśnić, co tu się dzieje? Która z was spotykała się z Jaskrem? Bez nerwów, trenerze! Już tłumaczę. Edna wysyłała Jaskrowi liściki miłosne w moim imieniu. On w swojej próżności oczywiście dał się nabrać. A ja musiałam sobie potem radzić z zalotami podstarzałego barda. Rozo, miałam najlepsze intencje. Chciałam ci pomóc zrobić pierwszy krok. Widziałam, jak się rumieniłaś, kiedy recytował swoje pieśni. Zaraz ci tren wyrecytuję, jeśli natychmiast nie przestaniesz. Spokojnie, żaden poeta nie jest wart tego, żeby siostry skakały sobie do oczu. Szczególnie tak marny. Chcę tylko wiedzieć, czy któraś z was widziała się ostatnio z Jaskrem. Może Edna, bo ja na pewno nie. Siostrzyczko, nie ważyłabym się umawiać z kimś, do kogo pałasz skrytym uczuciem. Jak miałabym pałać uczuciem do kogoś, kto cały czas wygłasza peany na temat talentu innej? Jeszcze nie zwariowałam. O kim mówił Jaskier? Wiecie o niej coś więcej? To chyba jakaś poetka czy trubadurka. Oczywiście bardzo zdolna i niezwykle utalentowana. Ta kobieta nie pochodzi z tych stron, prawda? Pamiętam, że wychwalał jej śpiewny, kowirski akcent. To by się nawet zgadzało, raz czy dwa nazwał ją chyba cyranką. W Kowirze takie dziwaczne imiona to norma. Będę musiał spytać Zoltana o tę cyrankę. Czy Jaskier zachowywał się ostatnio jakoś inaczej? Nie zauważyłyście niczego dziwnego? Czy ja wiem? Raczej nie. Daj spokój, Geralt. Ona jest tak zakochana, że nie zauważyłaby, gdyby zmienił się w wilkołaka. Edno! No co? Nie mów, że jego lekcje były konwencjonalne. Nie pamiętasz, jak nas wziął na cmentarz? Lekcje retoryki na cmentarzu? Nawet jak na Jaskra, to dość dziwne. Chciał, żebyśmy odwiedziły groby oksenfurckich profesorów, a skończyło się na tym, że wypytywał o margrabiego Henkela. Kto to? Stary, zdziwaczały grzyb. Zmarł niedawno. Za młodu był ponoć hojnym mecenasem sztuki. Założę się, że polityka nie ma dla was żadnych tajemnic. Orientujemy się w tym i tamtym. A co konkretnie cię interesuje? Wracając do tematu. Wspaniale się rozmawia, ale muszę wracać do swoich spraw. Miło mi było poznać. Zapraszamy częściej. To jak będzie z naszymi lekcjami? Potrafisz być bardzo przekonująca, pani. Gdzie i kiedy mam się stawić? To może jutro, o tej samej porze. Jesteśmy umówieni. Do zobaczenia, mistrzu. Kończymy ten odcinek. Godzina 15. Myślałem, że zrobię to zadanie w tym czasie, ale okazuje się, że nie. To nic. Skończymy w następnym odcinku. Dzięki. Zapraszam na następny odcinek. Na razie.